Władyk Jan, pierwszy, 1954, w tej chwili Hunkowa 6, no to tylko na swojej widzowej żynie. No było dużo więcej ludzi jak teraz, choć nie było to, może, nie było to wielkie seło, bo tam było 50 numerów, ale jeśli chodzi o sprawy takie kulturalne, to było bardzo takie, można powiedzieć tak po polsku, prężne. Bo seło było state na utrzymania dyrygenta, który dyrygował chorą tu w cerkwi i zarazem był taki kruch teatralny. Robili takie różne rodzaje występów, nie chodzili tu po okolicznych sełach, nie było to daleko, ale powiedzmy do Klonkiwko, do Łosi na przykład, z takimi występami tam, gdzie ich zaprosili, czyli na 50 numerów, to nie jest wielkie seło, a utrzymate to była pensja nauczyciela, to było około 200 zł przed winą. No to były wielkie grosze, tak można powiedzieć, na takie sztosy. No tak poza tym, no co, ludzie żyli z handlu, z tych drewnianych wyrobił. Tu się może tego nie wyrabiało w seli, ale kupowali po nowicy, po okolicznych sełach i tam išło na miesiąc, na dwa, na trzy. I handlowali, mali takie miścia, teraz to się szumni hurtownie nazywa, do kolesy mał tam w toho gospodaria miejsce, w toho, w tamtoho, taki skład towarów, bo no, tak sobie tam dopomagali. Tak sobie tam dopomagali. Tu akurat w nas takiej tradycji nie było, bo w nas było duże pola i duże lisa, to się utrzymywało generalnie z gospodarką. Z gospodarką moi tam pradido, dido i kus jeszcze baćko. No a teper to już teper jest to jak jezdni. Ja bym zdążył z żeną odkupić dwa i pół hektaria pora taką resztówku razem z budynkami, to chyba był 90 rok, albo 91, aż bym się musiał żenić widać. Zresztąśmy to odkupili. No i sprowadziliśmy się tu z tą świadomością, że idziemy z lepszego na gorsze. Pod względą i finansową, i pod każdym jednym. Znaczy przede wszystkim pod finansową była strata, ale pod względą taką duchową, można powiedzieć, to był zysk, bo cała rodzina jest tu, albo tam na zachodnich ziemiach na wyhnaniu. Cerkwa blisko, a mieszkaliśmy na Śląsku, to cerkwa było 50 km, czyli 50, tam 50 z powrotem, służba Boża i poniedziałek. I ci jeden zaniat. No i tak ja już mam teraz na emerytury, żena już też. Tu z niej po przyjeździe prowadzili kiosk spożywczy w seli. Później się kuzem handlował, tak jak tradycyjnie. Tam wyrobamy drewnianą. No teraz zasłużona emerytura.